Cześć, z tej strony Paku Kla. Dla Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś rozpoczynamy nową serię pod tytułem Zwierzęcy Geniusze, która dotyczyć będzie wyjątkowo inteligentnych zwierząt. Pierwszym gatunkiem, który omówimy w tej serii, będzie wrona siwa. Wrona siwa to średniej wielkości ptak, blisko spokrewniony z gawronem czy krukiem. Ma szary grzbiet, a resztę ciała czarną. Dziób jest czarny i lekko zakrzywiony, a dodatkowo masywny i silny. Ptak ten lata dość wolno. Ma świetny wzrok. Te krukowaty zamieszkują głównie Eurazję, sporadycznie występują też w Afryce i Ameryce Północnej. Są wszystkożerne, jedzą rośliny, owoce, owady i inne małe bezkręgowce, różne odpady oraz jaja i niewielkie kręgowce, np. pisklęta. Wrony chętnie przebywają z innymi ptakami, nie boją się ludzi i chętnie zasiedlają miasta ze względu na łatwy dostęp do pokarmu. Poza odgłosami, wronę spośród innych ptaków wyróżnia ogromna inteligencja. To prawdopodobnie najinteligentniejszy ptak na świecie, chociaż możliwe, że kruk jest równie inteligentny. Wielki intelekt wrony siwej przejawia się zwłaszcza podczas zdobywania pożywienia. Ptak ten rzadko poluje, ponieważ woli łatwiejsze sposoby znajdywania pokarmu. Najprościej jest w miastach, gdzie dużo jedzenia znajduje się w koszach na śmieci. Wrony chętnie przegrzebują odpady i wyjadają resztki. Zapamiętują, z którego kosza było najsmaczniejsze pożywienie i później wielokrotnie tam wracają. Najczęściej przebywają w pobliżu kawiarni. Śmietniki to nie jedyne miejsce, gdzie wrony znajdują bardzo lubiany przez nie pokarm. Ptaki spożywają też znalezione orzechy. Potrafią same je obłupać, wzlatują i upuszczają orzech z wysokości kilku metrów. Niestety nie patrzą, czy coś lub ktoś stoi w miejscu bombardowania i mogą delikatnie coś uszkodzić lub kogoś uderzyć, zwłaszcza, że żerują w grupach. Krukowate jako jedyne ptaki potrafią korzystać z narzędzi i ich najinteligentniejszy przedstawiciel nie jest wyjątkiem. Nie boją się też walki o pożywienie z dużo większymi ptakami i często dzięki współpracy w grupie i nieustępliwości ostatecznie wygrywają. Inne inteligentne zachowania wrony siwej to np. moczenie suchego chleba w kałuży lub przechodzenie przez jezdnię na zielonym świetle, śledzenie innych zwierząt w celu wykradnięcia ich zapasów pożywienia. Ciekawa sytuacja ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaobserwowano, że wrony na polu golfowym kradły kanapki, a puste opakowania zrzucały golfistom na głowę lub chowały w dołkach. Ze względu na ogromny intelekt, wrona siwa jest obiektem częstych badań i eksperymentów. Podczas jednego z nich ptaki zostawiono z tubą wypełnioną do połowy wodą, której otwór był za mały, aby wrona mogła wsadzić głowę. W tubie pływał kawałek mięsa, wrony wrzucały do tuby kamienie, aby podnieść poziom wody i w ten sposób dostały się do pokarmu. Ten krukowaty jest bardzo zżyty ze swoją rodziną. Ptaki często sobie pomagają, wspólnie bronią się przed drapieżnikami, nawet tymi znacznie większymi. W przypadku zbliżenia się do gniazda wykazują się dużą agresją, nierzadko atakując nieświadomych ludzi. Okres godowy ma miejsce wiosną. Wtedy samica składa 4 do 6 jaj, którymi wraz z samcem opiekują się troskliwie przez około 3 tygodnie. Młode opuszczają gniazdo po 5 tygodniach, dojrzałość płciową uzyskują w wieku 3 lat. Wrony są sobie wierne przez całe życie. W kulturze człowieka wrona jest zazwyczaj negatywnym symbolem, choć w niektórych mitach jest przedstawiana na przykład jako założycielka świata. Przez długi czas uznawana za szkodnika, jakiś czas temu była niemal wytępiona. Dzisiaj jednak wron jest dużo, głównie ze względu na zapewnianie im stałego dostępu pokarmu przez ludzi. W Polsce podlega ochronie częściowej, ale jej popularny podgatunek czarnowron ochronie ścisłej. Tabelka informacyjna. Rodzina krukowate, długość do 55 cm, rozpiętość skrzydeł do 1 m, masa do 650 g. Długość życia do 25 lat, dojrzałość płciowa w wieku 3 lat, okres lęgowy wiosna, ilość młodych 4 do 6. Pożywienie, rośliny, owoce, drobne bezkręgowce i niewielkie kręgowce, odpady, jaja. Ciekawostki. Na jednym drzewie gniazduje zawsze tylko jedna para wron, które w przeciwieństwie do gawronów nie współdzielą miejsc gniazdowania. Wronę można oswoić. Ptaki te potrafią rozpoznawać twarze. I to tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach już wkrótce. I w opisie można znaleźć link do odgłosów wrony.